Przy zbliżającym się interwale wymiany oleju mam wrażenie, że silnik pracuje troszkę głośniej. Zawsze wymieniam olej nie więcej niż co 10 tysięcy km. Zobaczcie, jak wyglądała próbka oleju z dodatkiem zaraz po odbiorze od kuriera oraz po kilku dniach leżakowania w laboratorium. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Peugeot 308, rok produkcji 2016, silnik 2.0 diesel, 150 koni, przebieg aktualny pojazdu to 222 tysiące km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie to, że przeanalizujemy wyniki z tego odcinka na tle czterech innych, w których występował dokładnie ten sam olej. Inicjatorem eksperymentu jest Artur. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Artur skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się trzy próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej nowy wraz z dodatkiem, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 3 to olej przepracowany, ponownie kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. I zanim przejdziemy dalej, to mały eksperyment. W pierwszej kolejności po rozpakowaniu przesyłki zrobiłem test bibułowy. Później po kilku dniach wróciłem do tego zestawu, żeby zrobić pozostałe testy. Zobaczcie, jak wyglądała próbka oleju z dodatkiem zaraz po odbiorze od kuriera oraz po kilku dniach leżakowania w laboratorium. Po dłuższym mieszaniu wydaje się, że sytuacja ulega zauważalnej poprawie. Do silnika zalany został olej Total Quartz i Neo First w klasie lepkościowej 0W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Artur zastosował dodatek od Liquid Moly Ceratec 300 ml, czyli całe opakowanie. Przebieg badanego oleju to 8000 km, 50% eksploatacji do miasto, 50% trasa. Dominują odcinki przekraczające 20 km. Olej eksploatowany przez 3 miesiące, brak dolewek, przed wymianą oleju silnik został wypłukany. Artur zastosował środek Liqui Moly ProLine Engine Flash, standardowa procedura, do wstępnie zagrzanego oleju wlałem płukankę i na biegu jałowym około 15 minut. Wcześniej przed zalaniem płukanki pobrałem próbkę oleju przepracowanego, napisał Artur. W ramach dodatkowych informacji mamy następujące kwestie. Silnik po dodaniu Cerateca pracuje ciszej i ma mniejsze wibracje, po wymianie oleju silnik zauważalnie chodzi ciszej. Zauważyłem też spadek spalania po zastosowaniu Cerateca. Przy zbliżającym się interwale wymiany oleju mam wrażenie, że silnik pracuje troszkę głośniej. Zawsze wymieniam olej nie więcej niż co 10 tysięcy km. Teraz jednak zdecydowałem się na wymianę przy 8 tysiącach, ponieważ wyjechałem na wakacje na drugi koniec Polski i chciałem mieć świeży olej. Wszystkie filtry też wymienione. Wymian dokonuję sam. Olej wymieniony po 8000 km przed trasą na wakacje przez całą Polskę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, następnie pomiar oleju świeżego wraz z dodatkiem, a na końcu pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 50,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,0 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 189. Porównujemy wynik z deklaracją producenta, otrzymujemy wysoką zgodność, jeszcze wyższą niż w poprzednich odcinkach z tym olejem. Nie liczę odcinka numer 46, ponieważ tam było dużo znaków zapytania. O kontynuacji dla tego samochodu i wyjaśnieniu kilku niewiadomych będzie niebawem na R2D. Przechodzimy do pomiaru oleju świeżego z dodatkiem. Układ w miarę stabilny, dlatego zdecydowałem się na aplikację próbki do lepkościomierza. Zapraszam do pomiaru. Lepkość dla oleju świeżego wraz z dodatkiem jest następująca: 51,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza
oraz 10,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni, wskaźnik lepkości wynosi 187. A to oznacza, że dodatek Ceratec w połączeniu z tym konkretnym olejem, według proporcji, które zastosował Artur, przełożył się na około 2% wzrost lepkości, zmiany należy uznać za nieduże. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 47,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 188, czyli obserwujemy podobnie jak w poprzednich eksperymentach, z tym olejem bardzo dobre wyniki, zmiana w okolicach 6,8% to w pełni akceptowalny stan. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne, zobaczcie jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik testu, biorąc pod uwagę, że olej pracował w silniku o zapłonie samoczynnym, jest bardzo dobry. Jakość ogólna oleju, górna część skali. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. W pierwszej kolejności sprawdzamy standardowo, jaki wpływ na widmo oleju ma zastosowany dodatek. Różnice na minimalnym poziomie, w zasadzie obserwujemy delikatne podniesienie widma, szczególnie widoczne dla pasma odpowiedzialnego za zanieczyszczenie oleju. Wiązania chemiczne oleju nie zostają zmienione w wyniku zastosowanego oleju. Teraz czas na ocenę poziomu degradacji oleju przepracowanego. Odejmujemy widmo oleju świeżego wraz z dodatkiem od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Dla próbki oleju przepracowanego mamy następujące wnioski. Żeby było ciekawiej, to oceniamy poziomy zmian na tle poprzednich odcinków z tym olejem. W pierwszej kolejności podczerwień potwierdza niskie poziomy sadzy w tym oleju. Dalej idąc po kolei obserwujemy bardzo dobre wyniki, kilka pozycji na pomarańczowo, czyli stan ostrzegawczy, natomiast są to poziomy z bezpiecznym zapasem. Reszta wszystko bardzo ładnie na zielono, wzorcowe wyniki. Nie ma się do czego za bardzo przyczepić. Co ważne do podkreślenia, w poprzednich odcinkach z tym olejem również otrzymywaliśmy bardzo dobre wyniki, z pojedynczymi wyjątkami, np. wysokie poziomy sadzy w kilku przypadkach. Podsumowując, otrzymano bardzo dobre wyniki we wszystkich trzech testach. W takiej sytuacji można spokojnie rozważyć wydłużenie interwału wymiany oleju o dobrych kilka tysięcy kilometrów. Olej wciąż spełnia swoje funkcje w wysokim stopniu. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!